Panowie przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję serdecznie za zaproszenie do wygłoszenia wykładu dotyczącego leczenia pacjentów z przerzutami dootrzewnej w raku odbytnicy. Jak państwo wiecie, nieleczone przerzuty dootrzewne rokują bardzo źle. Średni czas przeżycia pacjentów wynosi od 3 do 12, miesięcy. Na początku chciałbym przypomnieć trzy zasadnicze fakty związane z leczeniem przerzutów dootrzewnej raka jelita grubego. Po pierwsze, nieleczone przerzuty dootrzewne rokują najgorzej ze wszystkich możliwych lokalizacji przerzutów odległych. Po drugie, zabiegi cytoredukcyjne w połączeniu z dootrzewną chemioterapią perfuzyjną, czyli HIPEC, przynoszą większe korzyści terapeutyczne dla chorych, aniżeli sama chemioterapia systemowa. Po trzecie, im mniejszy stopień zaawansowania przerzutów dootrzewnej, tym lepsze wyniki leczenia. I po czwarte, zasadniczym, najważniejszym elementem leczenia jest wykonanie całkowitej, radykalnej, makroskopowo cytoredukcji zmian przerzutowych na otrzewnej. W tym miejscu chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że mówiąc skrótowo, że u chorego z przerzutami dootrzewnej najlepszym leczeniem jest HIPEC, to naprawdę myślimy o leczeniu skojarzonym, którym najważniejszą częścią składową jest radykalny zabieg chirurgiczny. HIPEC jest jedynie uzupełnieniem części chirurgicznej. Na przeźroczu widzicie państwo wyniki leczenia chorych z przerzutami dootrzewnej z najbardziej doświadczonych ośrodków światowych. Pięcioletnie przeżycie opisywane przez autorów z ośrodków holenderskich i francuskich wskazują, że tak długi okres można uzyskać nawet u połowy chorych. Omawiając wyniki leczenia, nie sposób nie zatrzymać się na chwilę przy wynikach badania PRODYSZ-7. Jak państwo wiecie, wyniki tego badania wykazały, że zastosowanie oksaliplatyny jako leku stosowanego w procedurze HIPEC nie wniosło korzyści terapeutycznych. Ale nie wniosło do czego? Jakie są wyniki leczenia chorych z przerzutami dootrzewnej raka jelita grubego? Jak państwo widzicie, wyniki leczenia w obu grupach, zarówno w tej leczonej jedynie chirurgicznej, jak i tej leczonej chirurgicznej w połączeniu z HIPEC są podobne. Znaczy to, że pięcioletnie przeżycie u chorych leczonych operacyjnie można było osiągnąć u średnio 38%. I to w badaniu, które jest krytykowane za włączenie do niego chorych z przerzutami dootrzewnej nawet w stopniu zaawansowania według PCI wynoszącym 25 punktów. Jak to wygląda, jeśli chodzi o przeżycia u pacjentów w stosunku do innych badań, które były wykonane wcześniej, badania randomizowane i badania obserwacyjne? Jak państwo widzicie, pokazane jest to na przeźroczu na samym dole, wyniki badań są porównywalne z innymi badaniami. Pięcioletnie przeżycie, które wynosiło 38%, jest porównywalne z badaniem Iversena, i jest tak samo dobre w stosunku do pacjentów, których byśmy nie leczyli chirurgicznie. Co więcej, okazało się, że w grupie u pacjentów z zaawansowaniem według skali PCI 11-15 okazało się, że rokowanie przy zastosowaniu procedury HIPEC było lepsze niż po samym zabiegu operacyjnym. Przytaczając dane z badania amerykańskiego z 2013 roku, można stwierdzić, że wyniki leczenia chorych z przerzutami dootrzewnej raka okrężnicy i przerzutami dootrzewnej raka odbytnicy są podobne. I w zasadzie temat można byłoby zamknąć. Ale jest kilka aspektów ważnych z punktu widzenia leczenia chorych z rakiem odbytnicy i przerzutami dootrzewnej i uzyskiwanych wyników leczenia. Także z punktu widzenia chirurga i onkologa kwalifikujących tych chorych do postępowania terapeutycznego. Na przeźroczu widzicie państwo przykładowe zróżnicowanie umiejscowienia raka jelita grubego w aspekcie obecności przerzutów dootrzewnej. W licznych badaniach stwierdzono, że najczęstszym umiejscowieniem nowotworu, w przebiegu którego występują przerzuty dootrzewnej, jest prawa strona okrężnicy, a zwłaszcza kątnica. W stosunku do umiejscowienia po prawej i lewej stronie okrężnicy, przerzuty dootrzewnej w raku odbytnicy są obserwowane najrzadziej. Tu z kolei przedstawiono procentowy udział przerzutów dootrzewnej pośród innych lokalizacji przerzutów odległych. W raku odbytnicy przerzuty dootrzewnej stanowią niewielki odsetek w porównaniu do innych lokalizacji przerzutów. Ale jak wcześniej wspomniałem, przerzuty dootrzewnej rokują najgorzej. W opublikowanej w tym roku pracy badaczy holenderskich widać potwierdzenie tych faktów. Przerzuty dootrzewnej są najrzadsze w raku odbytnicy. Ogólnie przerzuty raka odbytnicy rokują najlepiej. Ale w rozbiciu danych na poszczególne umiejscowienia przerzutów, przerzuty raka odbytnicy dootrzewnej rokują gorzej niż przerzuty dootrzewnej nowotworów umiejscowionych w innych częściach jelita grubego. Czy taka jest prawda odnośnie przerzutów dootrzewnej raka odbytnicy? Jak to się ma do przedstawionej wcześniej pracy pokazującej, że wyniki leczenia są podobne? Krzywy na tym przeźroczu wyraźnie widać się
potwierdzają fakt, że umiejscowienie raka w odbytnicy i współistniejące przerzuty dotrzewnej to najgorszy prognostycznie wariant. Jak Państwo widzicie, w raku odbytnicy nie osiągnięto 5-letnich przeżyć. Ale przyglądając się okresowi wolnemu od wznowy, nie stwierdzono różnic pomiędzy lokalizacjami guza pierwotnego, z czego więc wynikają różnice w gorszym rokowaniu. Konkluzja autorów jest taka, że przebieg choroby przerzutowej w otrzewnej w raku odbytnicy jest bardziej agresywny. Analizując dalej wyniki badań, zwróćmy uwagę na badanie BAT z 2019 roku. Częstość przerzutów do otrzewnej w raku okrężnicy i odbytnicy jest tu podobna. Ale już częstość przerzutów wielonarządowych w raku odbytnicy jest większa niż w innych lokalizacjach. W publikacji w Journal Surgical Research z 2019 roku oceniono występowanie mutacji w genie KRAS. Tu, trzymając się tematu wykładu, przedstawią wyniki dla raka odbytnicy. Jak Państwo widzicie, w przypadku przerzutów dotrzewnej zdecydowanie częściej obecna jest mutacja w genie KRAS. Co ciekawe, w przypadku przerzutów do wątroby częściej mamy do czynienia z typem dzikim, bez mutacji. Można zatem stwierdzić, że u chorych z rakiem odbytnicy z mutacją w genie KRAS przerzuty do wątroby są rzadsze, za to częściej współistnieją z przerzutami dotrzewnej. Biorąc pod uwagę możliwości systemowego leczenia celowanego, ta grupa chorych nie odniesie z niego korzyści. Na schematach widzicie Państwo częstość przerzutowania nowotworów w zależności od umiejscowienia guza pierwotnego i w zależności od mutacji w genie KRAS. Według wyników badania u chorych z mutacją w genie KRAS otrzewna jest najczęstszym miejscem przerzutów odległych. To jeśli chodzi o mutację w genie KRAS. Mutacja w genie BRAF występuje około 11%, ale częstość występowania mutacji jest różna w zależności od lokalizacji, a szczególnie w porównaniu nowotworów umiejscowionych w prawej części okrężnicy i w odbytnicy. W tej ostatniej mutacja BRAF jest rzadsza, zaś wyniki stanowią odwrócenie sytuacji w raku prawej połowy okrężnicy. U chorych z przerzutami dotrzewnej i z mutacją w genie BRAF rokowanie jest zdecydowanie gorsze, aniżeli w przypadku braku mutacji. W dwóch badaniach 2016 i 2020 roku wyniki leczenia chorych z przerzutami raka jelita grubego, w tym raka odbytnicy, dotrzewnej z mutacją BRAF były złe. Żaden z chorych nie przeżył 2 lat. Na podstawie wyników badań oraz własnego doświadczenia obserwacji klinicznych wydaje się, że można zaproponować schemat postępowania dla synchronicznych i metachronicznych przerzutów dotrzewnej raka odbytnicy. Zarówno w przypadku przerzutów synchronicznych, jak i metachronicznych w leczeniu należy uwzględnić zabiegi cytoredukcyjne w połączeniu z HIPEC oraz leczenie systemowe oparte także o badanie mutacji BRAF i KRAS. W przypadku metachronicznych przerzutów dotrzewnej wątroby wydaje się być uzasadniona ocena mutacji osobno dla obu lokalizacji przerzutów, co uwzględniono także w przedstawionym na przeźroczu schemacie. Analizując sposoby leczenia chorych z przerzutami dotrzewnej, nie można pominąć ważnego aspektu diagnostyki, a mianowicie obecności komórek nowotworowych w płynie lub popłuczynach z otrzewnej. Procentowa obecność wolnych komórek nowotworowych w zależności od umiejscowienia nowotworu jest podobna i nie różni się statystycznie. Za to rokowanie u chorych kwalifikowanych do leczenia radykalnego, jeśli są obecne komórki nowotworowe w płynie otrzewnowym, jest zdecydowanie gorsze, co widać na przeźroczu i wymaga przedyskutowania różnych opcji terapeutycznych. Na zakończenie kilka wniosków z omawianego problemu klinicznego. Pozwólcie Państwo, że je przeczytam. Przerzuty dotrzewnej w raku odbytnicy występują rzadziej, aniżeli w przypadku umiejscowienia guza w innych częściach jelita grubego. Rokowanie u chorych z przerzutami dotrzewnej raka jelita grubego jest gorsze w innych lokalizacjach przerzutów. Węzły pozaregionalne, wątroba i płuca. Mutacja BRAF występuje u około 11% chorych z rakiem jelita grubego. Rokowanie u chorych z mutacją BRAF jest gorsze niż u chorych bez mutacji. U chorych z rakiem odbytnicy z mutacją KRAS przerzuty dotrzewnej są najczęstszymi przerzutami odległymi. Przerzuty dotrzewnej raka odbytnicy powinny być traktowane jak przerzuty dotrzewnej innych odcinków jelita grubego. Wyniki leczenia chirurgicznego z HIPEC izolowanych przerzutów dotrzewnej raka odbytnicy są porównywalne do wyników leczenia tą metodą przerzutów dotrzewnej nowotworów z innych odcinków jelita grubego. Przerzuty dotrzewnej w raku odbytnicy powinny być leczone chirurgicznie w połączeniu z procedurą HIPEC. Operacyjne przerzuty dotrzewnej w raku jelita grubego, w tym wewnątrz otrzewnowej części odbytnicy, należy leczyć w pierwszej kolejności operacyjnie, a nie systemowo.
W przypadku obecności operacyjnych przerzutów metachronicznych do trzewnej i do wątroby lub do płuc należy rozważyć zindywidualizowane leczenie w oparciu o cenę markerów biologicznych, takich jak mutacja w genach KRAS i BRAF, pamiętając, że jeśli jest to możliwe, należy zacząć od chirurgicznego leczenia przerzutów do trzewnej. Odpowiadając na pytanie postawione przez organizatorów konferencji, jakie kryteria powinien spełniać chory kwalifikowany do zabiegu cytoredukcyjnego i chemioterapii dotrzewnowej w przerzutach dotrzewnej raka odbytnicy, należy stwierdzić, że takie same jak w przypadku lokalizacji guza pierwotnego w okrężnicy, a mianowicie zaawansowanie dotrzewnej według skali PCI 15-20 punktów, możliwość wykonania całkowitej cytoredukcji CC0, indywidualizacja w zakresie terapii systemowej w przypadku współistniejących resekcyjnych zmian metachronicznych w wątrobie do trzech i pojedynczych zmian metachronicznych w płucach. Wykonanie cytoredukcji i peritonektomii w przypadku synchronicznych zmian przerzutowych w wątrobie u chorych kwalifikowanych do systemowej terapii adiuwantowej. Indywidualizacja leczenia w oparciu o różne możliwości leczenia miejscowego i systemowego. Dziękuję Państwu za uwagę.